Cóż to było za wydarzenie? Przedstawiciele grona profesorskiego, kolektyw robotniczy polskiej nauki i kwiat polskiej młodzieży, nasi wspaniali żacy zebrali się na miejscu, gdzie powstanie wspaniały gmach, będący dumą uniwersytetu, dumą poznaniaków, dumą całego grodu Przemysława. Zapach świeżo skoszonej trawy, błękitne niebo i towarzystwo pozostałych budowli wzniesionych na kampusie Morasco budzą radość w sercach naszych studentów i władz. Tutaj gospodarska wizyta i kamień węgielny, a już niedługo po tym wydarzeniu przystąpiono do prac. I tak oto powstało słoneczko polskiej nauki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Ach, zabawa! Proszę popatrzeć! TW, czyli Tadeusz Wallas, świętuje otwarcie nowej siedziby Instytutu. To było otwarcie godne Uniwersytetu. Wznieśmy toast, bo taki dzień się nie zdarza często. Sombrero jest, muzyka jest, tańce są, mikrofony gotowe. Zatem posłuchajmy teraz naszych muzykantów. Dla nas chory na tansu buduje piękny dom. Przysiemnic, a potem ty przyjedziesz do mnie. Odnajdziemy szczęście swe daleko stąd. Odnajdziemy szczęście swe daleko stąd. Jedni się zmieniają, a dla innych czas zatrzymał się w miejscu. Jedni łysieją, innym giną wąsy. Jedno jest pewne, miłość dla uniwersytetu jest niezmienna. Na przestrzeni lat odwiedzali nas znamienici goście, perełki polskiego narodu. I trudno im się dziwić, bo któż by nie chciał odwiedzić naszego wspaniałego gmachu. Na spotkanie z nimi młodzież tłumnie gromadziła się w auli, aż to pękała w szwach. Na naszym wydziale mnogość wspaniałych wydarzeń. Wystarczy tylko spojrzeć. Od tych bardziej naukowych, jak plenum politologii, zjazd Komitetu Centralnego PTKS czy międzynarodówka i PSA. Kończąc na tych integrujących, kiedy nasi żacy kolędują, świętują pierwszy dzień wiosny, oglądają wspólnie arcydzieła kinematografii oraz zgromadzą się na wielkiej gali, by dowiedzieć się, czy ich ulubiony profesor otrzyma order zasługi. Nie należy zapominać o wiosennych pochodach, gdzie kwiat naszej młodzieży wie, jak godnie reprezentować uniwersytet. Nasz wydział jako jeden z pierwszych przeszedł też regulacje indeksowe, kiedy to zielone książeczki zastąpił wspaniały USOS, Uniwersytecki System Obsługi Studiów. W ogóle, szanowni widzowie, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w wielu dziedzinach jest pionerem i tak od dekady. A Wielka Gala to kolejny wielki i pionierski projekt integrujący całą społeczność naszej instytucji. Tak było w poprzednich latach. A tym razem to już piąta edycja. Jak będzie, to już zależy tylko od was. To jak? Pomożecie? Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No.